Od 30 sierpnia do 26 września w Galerii MT w Muzeum Techniki i Włókiennictwa będzie można oglądać wystawę zatytułowaną Cała ta muzyka. Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym 9. Międzynarodowemu Konkursowi imienia Grzegorza Fitelberga, który odbędzie się w Katowicach w dniach od 16 do 25 listopada 2012. Składać się będzie z kilku odsłon, z których organizatorem pierwszej w Bielsku-Białej jest muzeum oraz Filharmonia Śląska w Katowicach przy współpracy z Galerią Plakatu w Krakowie. Eksponowane na wystawie plakaty pochodzą z krakowskiej liczącej wiele tysięcy eksponatów kolekcji Krzysztofa Dydo, prezentowanej jako Dydo Poster Collection, obejmującej w swojej większej części dorobek polskiego plakatu od 1945 roku po dzień dzisiejszy. Z liczącej ponad 1000 różnych plakatów muzycznych kolekcji wybrano na wystawę 52 prace z lat 1949-2012. Prezentują zarówno różne style w plakacie, jak i różne gatunki muzyki. Wśród nich plakaty znakomitych polskich artystów, począwszy od twórców polskiej szkoły plakatu, takich jak Roman Cieślewicz, Jan Lenica, Eryk Lipiński, Jan Młodożeniec, Franciszek Starowiejski, Rosław Szajbo, Waldemar Świeży, Henryk Tomaszewski. Są również prace ich uczniów, jak i artystów następnego pokolenia. Prace reprezentują wszystkie środowiska w Polsce. Znaczący udział w wystawie mają również artyści środowiska śląskiego, którego najważniejszymi przedstawicielami w tej dziedzinie są Tadeusz Grabowski, Roman Kalarus, Tomasz Jura, Michał Kliś, Mariusz Pałka, Monika Starowicz oraz Piotr Kossakowski. Wystawie towarzyszyć będzie album pod tym samym tytułem, wydany z okazji 9. Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów imienia Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Kuratorami wystawy są Krzysztof Dydo i Iwona Pużycka. Wystawę plakatów muzycznych Cała ta muzyka będzie można oglądać od 30 sierpnia do 26 września.